Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienie rent, czyli stałych co do wysokości płatności dokonywanych cyklicznie. Gdy mamy zadanie o następującej treści, możemy, powiedzmy, je sobie omówić, zanalizować i w zadaniu będzie chodziło o ustalenie wartości końcowej w przypadku rent. Aby zebrać dodatkowy kapitał na czas emerytury, pewien pan Kowalski chce odkładać cyklicznie, dokładniej na koniec każdego roku, po 1000 zł na lokatę bankową, oprocentowaną już po podatku dochodowym, 6% w skali roku, przez okres 20 lat swojej pracy zawodowej. Jakie pieniądze zostaną wypłacone na zakończenie okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację roczną. Aby przystąpić do takiego zadania, najlepiej jest takie zadanie kilkukrotnie przeczytać. Trzeba zacząć od tego, że tym, co musimy ustalić w treści zadania, jest wartość przyszła rent, które będą płatne przez okres 20 lat w wysokości po 1000 zł na koniec każdego roku. To jest podstawa. Musimy jeszcze zauważyć, że mamy w tym przypadku kapitalizację roczną, a więc stopę procentową, która jest wymieniona w tym zadaniu roczną i wymieniona jest w wysokości 6%, my nie musimy zamieniać na żadną inną. Nie musimy przeliczać czy na miesięczną, czy na kwartalną, czy na każdą inną, ponieważ stopa procentowa jest naliczana zgodnie z częstotliwością naszej kapitalizacji, a więc bez zmian. To jest szczególny uproszczony przypadek. Tym, co my musimy ustalić, tak jak tutaj było to zaznaczone, jest to tak zwana wartość przyszła rent, czyli my ciągle składamy po 1000 zł, dopisywane są ciągle odsetki w skali 6% w skali roku i nas interesuje, ile my zbierzemy po 20 latach. I tym to się różni od zwykłej kapitalizacji składanej, takiego typowego zadanka, że na typowej lokacie my składamy jednorazowo 1000 zł, a w przypadku rent my ciągle wnosimy kapitał o tej samej wysokości 1000 zł co okres. Dalej idąc, wiemy, że renta wynosi 1000 zł, okres kapitalizacji to jest 20 lat i musi on być zgodny z częstotliwością naliczania odsetek, a u nas jest to kapitalizacja roczna, więc czas też musi być liczony w latach. Jeżeli mamy, tak jak w tym przypadku, zgodność, nic nie musimy zmieniać. Mamy czas liczony w latach, bo kapitalizacja jest roczna i nic nie zmieniamy. Jak wiemy, oprocentowanie ma charakter roczny, wynosi 6%. I teraz z serii wzorów, które są na renty, trzeba wybrać odpowiedni wzór, gdzie u nas po lewej stronie nie wiadomo jest FVA, po prawej wiadoma jest wysokość tej renty, oprocentowanie R i liczba kapitalizacji. Pamiętajmy o tym, że musimy wybrać wzór płatności dokonywanych z dołu, czyli na koniec każdego okresu, u nas będzie to okresu rocznego. Gdy my podstawimy odpowiednio sobie wszystkie elementy typu wysokość tej wpłaty, stopę procentową już roczną, bez żadnej zamiany, jak i liczbę kapitalizacji, wychodzi nam wynik. Powinien on być gdzieś w przybliżeniu temu, który mi wyszedł ja prawdopodobnie to jako liczone w Excelu będzie najbardziej dokładne i zostaje nam tylko na koniec podanie interpretacji. Interpretacja przykładowa, wy możecie mieć inną, piszcie taką, jaka będzie zgodna z waszym ćwiczeniowcem czy wykładowcą. Przykładowa interpretacja może brzmieć: po 20 latach ten zebrany dodatkowy kapitał wyniesie 36 785 zł i 59 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.